Dzień dobry Państwu. Ja na wstępie chciałem podziękować organizatorom i panu profesorowi, że mnie tu zaprosili i równocześnie pogratulować odwagi, bo dać prawnikowi dwa wykłady, jeden po drugim, to jak powiedzieć, wykończ ich. Tak więc, proszę Państwa, postaram się nie wykończyć, tylko podzielić pewnym doświadczeniem. Otóż ja zajmuję się tylko i wyłącznie obroną lekarzy. W procesach sądowych zajmuję się pomocą lekarzom w tych sytuacjach, nazwijmy to, traumatycznych, dlatego że Państwo sobie często nie zdajecie sprawy, wykonując swój zawód od wielu lat, robiąc to bardzo dobrze i mając różne doświadczenia, że sprawa sądowa jest dla lekarza bardzo traumatycznym przeżyciem. Znam przypadki lekarzy, którzy mieli próby samobójcze po tym, jak mają sprawy sądowe. A dlaczego tak się dzieje? Czy dlatego, że zrobili błąd? Nie, proszę Państwa. Tak się dzieje dlatego, że często okazuje się, że popełnicie błąd, wzywa Was prokuratura do złożenia wyjaśnień, macie sprawę w izbach lekarskich, pacjent żąda odszkodowania ze wszystkich stron, a Wasi koledzy w szpitalu zaczynają mówić, on ma sprawę sądową. Zaczynają Was traktować jak śmierdzące jajo. Pojawia się pewien ostracyzm środowiskowy. Proszę Państwa, często też się okazuje, i to mówię na podstawie moich własnych statystyk, na 10 spraw sądowych, które mam, 5 to są świnie. To znaczy jeden lekarz podłożył drugiemu. Proszę Państwa, i o tym trzeba powiedzieć, bo środowisko nie lubi o tym mówić, ale tak jest. I na przykład, proszę Państwa, jakie zdarzają się sytuacje? U kogo Pani robiła ostatnio cytologię? A, u Kowalskiego. No on nie ma certyfikatu do cytologii, to ja się nie dziwię, że tam Pani powychodziło. I proszę Państwa, takich przykładów jest wiele. Albo co? Dał Pani azytromycynę? No wie Pani, słoniowi to się daje, ale nie kobiecie. Tu trzeba zacząć od węższego spektrum. I proszę Państwa, takie komentarze bardzo często się zdarzają, czy też informacja wprost.